Naszym kolejnym gościem jest Katarzyna Patykiewicz, psycholog. Całkiem niedawno czescy psychologowie i psychiatrzy poinformowali o tym, że kiedy rozmawiacie już ze swoimi sprzętami domowymi, ze swoimi zwierzętami w izolacji, to nie zgłaszajcie się do nas, bo to jest całkiem normalne. Gorzej będzie, jeżeli te sprzęty zaczną wam odpowiadać. Wtedy możecie już do nas zadzwonić, a tak to nie zawracajcie nam głowy. Skala tego problemu robi się coraz większa, jako że ludzie w izolacji będą przeżywali swoje traumy. Jak sobie w ogóle radzić w tych sytuacjach? W sytuacji izolacji. Znaczy ja sobie myślę tak, nie wiem czy mam rację, trochę pewno też hipotetyzuję, no ale znaleźliśmy się w sytuacji, z którą nie mieliśmy do czynienia wcześniej. Przynajmniej większość z nas nie musiała być w izolacji i to w izolacji nazwałabym ją globalnej, dlatego że ja akurat jestem osobą, która jeszcze chodzi do pracy i co rano idąc ulicami, pusto, głucho, mało aut, mało ludzi, dlatego też pojawiają się coraz to inne pomysły, jak sobie mamy poradzić z tym dobrowolnym wyrzeczeniem się pewnej wolności. Ja muszę się podzielić taką refleksją, która mnie dzisiaj ogarnęła, że szłam bardzo wcześnie, bo szłam akurat do punktu krwiodawstwa i zobaczyłam na ulicy śmieciarkę i pomyślałam sobie, że kurczę, są ludzie, którzy narażając swoje zdrowie przywracają nam takie poczucie normalności. Sklepy działają, śmieci są wywożone i na pewno taka świadomość tego, że pewne rzeczy działają tak, jak powinny i pewne rzeczy się dzieją tak, jak powinny się dziać, to jest taki mocny punkt, w którym znajdujemy swoje oparcie. Natomiast rzeczywiście, jak rozmawiam, czy przez Messengera, czy przez Mobi Dziennik, Skype'a jeszcze nie mam, ale pewno też będę musiała opanować, z osobami, które nie wychodzą z domu, które bardzo pilnują tego, żeby rzeczywiście zastosować się do apeli wielu lekarzy, wielu osób, które w tej chwili próbują ograniczyć występowanie wirusa, które mówią, zostań w domu, siedź w tym domu, jeśli nie masz naprawdę takiej potrzeby, to mówią, że smak tej dobrowolnie ograniczonej wolności, no póki co dla wielu jest gorzki, ale pomyślą, że to jest dopiero tydzień tak naprawdę. Tydzień, kiedy otrzymaliśmy takie bardzo mocne wskazanie, nie wychodźcie. I tydzień, w którym nasz organizm i psychicznie, i fizycznie przystosowywał się do dużej zmiany aktywności. I ja sobie pomyślałam, że kilkanaście lat temu był taki przepiękny film, zresztą chyba nagrodzony Oscarem, Życie jest piękne, Roberto Benigniego. I tam było takie jedno ważne spostrzeżenie. Jeśli nie możesz zmienić rzeczywistości, to zmień sposób patrzenia na nią. Dla wielu z nas to, jak będziemy przeżywać osamotnienie, odosobnienie, będzie na pewno zależało od tego, jak spojrzymy na to zamknięcie, z którym się teraz mierzymy. Czy to będzie właśnie dla nas kara więzienia, czy to będzie takie dobrowolne wyrzeczenie się praw, jakie nam przysługują w imię swoistego rodzaju zawartej umowy społecznej, że dbamy o siebie, ale też dbamy o innych. I że pewne normy nie mają na celu ograniczenia nas, ale mają na celu też no, utrzymanie pewnej homeostazy w społeczeństwie i chronienia tych, którzy są od nas słabsi. To było doskonale dzisiaj widać w tej kolejce do punktu krwiodawstwa, bo przede wszystkim była kolejka. Po apelach, że brakuje krwi, weszłam na teren szpitala i zapytałam, którędy ja mam iść do punktu krwiodawstwa i odpowiedź była naprawdę przeurocza i przesympatyczna, bo pani pilnująca wejścia powiedziała tam, gdzie jest kolejka ludzi. I proszę sobie wyobrazić, jest zimno, bo był rano dość duży mróz i taki biał, przejmujący wiatr i ludzie wszyscy karnie, bez żadnego wahania stoją rzeczywiście w odległości półtorej metra od siebie. Trzeba było odstać jakiś czas, nie było słychać sarkania, nie było słychać poganiania. I to był dla mnie taki widomy znak, że naprawdę ludzie czują to, dlaczego
dlaczego te ograniczenia są wprowadzane. Że one są nie po to, żeby właśnie nas ukarać, uwięzić, tylko po to, że jest to potrzebne w imię wyższego dobra. Tak samo jak w sklepach. To, co ja widzę, ja zaglądam do sklepu, pytam znajome panie, czy na przykład nie trzeba komuś starszemu zrobić zakupów, czy nie mają takiej informacji. Na wielu sklepach jest prośba, żeby nie było więcej niż 5 osób, niż 3 osoby. I raczej nie ma z tym problemu, przynajmniej ja nie słyszałam żadnych kłótni, żadnych marudzeń, żadnych informacji, że to przesada. Jest całe mnóstwo rad, które czytam w internecie i pewno też wiele osób na to zwraca uwagę, żeby nie zamartwiać się dłużej niż pół godziny, żeby nie zaczynać dnia od czytania informacji, ile dzisiaj zdiagnozowano w Polsce przypadków koronawirusa, ale prawda jest też taka, że każdy z nas ma własne sposoby na radzenie sobie ze stresem, bo to niewątpliwie dla organizmu jest stres. No i tutaj gdybyśmy metaforycznie mogli sobie to wyobrazić, to odwołując się do teorii, takiej starej psychologicznej teorii o poczuciu kontroli, że generalnie dzielimy się na takie osoby, które czują, że to one kontrolują sytuację i takie, które bardziej mówią, że to los kontroluje sytuację. I tak sobie teraz wyobraźmy, że każda z nich ma taką własną walizeczkę narzędzi do radzenia sobie ze stresem. To jedni będą szukali uspokojenia w czytaniu informacji, inni będą starali się być od tego jak najdalej. No i myślę, że takie największe pole i największym wyzwaniem to będzie to, jeśli te dwie osoby znajdą się naraz w jednym pomieszczeniu, bo jedna będzie chciała odpocząć, pooglądać jakiś film, druga będzie chciała sprawdzić, co właśnie powiedzieli w radiu, bądź powiedzieli w telewizji. No i tutaj myślę, że to będzie szerokie pole do kompromisu i do dogadywania się. Natomiast, no tak jak mówię, każdy z nas ma swoje. Ja ze wstydem przyznaję, że ja chyba klnę, jak się zestresuję. I nie powinnam przebywać wtedy zbyt wiele z innymi ludźmi. Natomiast dla mnie taką grupą, która wymaga największego wsparcia, a ściślej dwiema grupami w tym stresie, to są na pewno dzieci, które jeszcze nie mają tak wysoko rozwiniętych mechanizmów obronnych jak osoby dorosłe. No i oczywiście osoby starsze. Też z tego względu, że wiele takich poradników dotyczących teraz radzenia sobie, to są takie rady, które dla młodszych osób wydają się zupełnie naturalne, czyli no właśnie tak jak my teraz sobie rozmawiamy, prawda? Ja jestem u siebie, ty jesteś u siebie i nie mamy żadnego problemu z tym, żeby pogadać, ale na przykład ja już nie wiem, czy moja 76-letnia sąsiadka potrafiłaby odpalić sobie Skype'a, włączyć Messengera, poczytać rzeczy na Facebooku, więc tak jakby też chyba musimy mieć taką świadomość, że to, co dla mnie jest oczywiste, że sieć jest dla mnie pewną rzeczywistością, w której ja istnieję, w której rzeczywiście sobie mogę pogadać, mogę sobie zagrać w szachy, mogę sobie nawet wspólnie zjeść kolację, niekoniecznie dla moich starszych sąsiadów będzie tym samym. I na przykład mnie ogromnie zadziwiła, ale w sposób pozytywny, akcja, która też jest w Bielsku, Widzialna Ręka, czyli na Facebooku grupa, do której zgłaszają się osoby, w której w danej miejscowości mogą w czymś pomóc. No ja mieszkam akurat w samym centrum Bielska i przeczytałam na Widzialnej Ręce grupie Bielsko-Biała, że potrzebna jest osoba, która będzie robiła zakupy dla starszej pani z ulicy Czystej. No to jest rzut kamienia ode mnie. Więc ja odpisałam po jakimś czasie, że ja mieszkam niedaleko i dowiedziałam się, że sprawa zakupów już jest ogarnięta. I też ujmujące było to, i myślę o tym warto mówić, że proszono też, żeby ktoś zadzwonił i pogadał ze starszą osobą, no bo nie ma takiej możliwości częstych rozmów, jak było wcześniej. No i też na Widzialnej Ręce cudowna pani Ela, ona jest z Rady Osiedla, ja nie wiem, której Rady Osiedla, nie chcę tu przekręcać, ale natychmiast, że tak powiem, ogarnęła sprawę od strony telefonicznej i myślę sobie, że taka pomoc niesystemowa, ale taka pomoc sąsiedzka, zorganizowana, polegająca choćby na tym, żeby porozmawiać z kimś,
też będzie nieoceniona w tej sytuacji. Grupują się też psycholodzy i psycholodzy w Bielsku i w całej Polsce. Jest akcja Psychologia dla Społeczeństwa, gdzie bezpłatnie można skorzystać online z pomocy psychologicznej. Także takich miejsc, myślę, w odpowiedzi na wyzwanie, jakie stanęło przed nami w tej chwili, no będzie powstawało coraz więcej, no ale znowu, nie każdy ma możliwość skorzystania z pomocy online. I tu myślę, czytajmy, patrzmy na te ogłoszenia, które też mówią, w jaki sposób my możemy pomóc, bo pomaganie innym też pomaga nam. Taka jest prawda. I włączyć się w takie rzeczy, w których czujemy się na siłach, w których czujemy, że rzeczywiście to jest coś, co jesteśmy w stanie zrobić. Ja mieszkam niedaleko kościoła na Kluski, znaczy na Najświętszej Marii Panny Królowej Polskiej. Ja oczywiście mówię na Kluski, bo dla mnie to jest cały czas Kluski, ale tam też jest uruchomiona szeroko zakrojona akcja pomocy wolontaryjnej. Jedna z moich koleżanek koordynuje tam na przykład pomoc w odbieraniu leków z apteki dla starszych osób, które nie mogą. Także myślę, że takie wyzwanie i tak niespotykana sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, no pokazują nas od najlepszej strony, ale pewno też od najgorszej strony czasami. No właśnie, o tej najgorszej stronie można by było rzec hejt w owych czasach. Całkiem niedawno rozmawiałem z wójtem gminy Bestwina i rozmawialiśmy o pani doktor, która ma koronawirusa i przyjmowała swoich pacjentów. Dużo ludzi ma w tej chwili pretensje, oczywiście. Natomiast w gruncie rzeczy, tak po zastanowieniu się, po pierwsze, mogła zarazić się tym koronawirusem, przyjmując jakiegoś pacjenta, więc będąc na pierwszej linii, niekoniecznie po swoich wakacjach, które spędziła w Austrii. No ale jednak ta pretensja gdzieś w ludziach się kumuluje. I tak mi się wydaje, że w momentach krytycznych, kiedy nastąpi ten przewał i rzeczywiście będzie coraz więcej chorych, żebyśmy do siebie nie mieli pretensji o to, bo przecież nikt nie jest winnym tego, że zaraził się koronawirusem i nikt nie jest winnym tego, że kogoś innego zaraża. Przecież to nie jest jego wola, prawda? Ja rozróżniłabym chyba sobie dwie rzeczy w głowie w tej chwili. Rozróżniłabym sobie hejt i rozróżniłabym sobie pretensje. Dlaczego ja mówię, że gdzieś tworzę teraz takie dwie ścieżki narracji? Z tego względu, że hejt, który pojawia się w internecie, tak naprawdę może dotyczyć każdego. To znaczy może dotyczyć ciebie, bo opublikowałeś zdjęcie kota i spotka cię hejt. Hejt często nie jest racjonalny. On nie dotyczy, ja bym tu w ogóle nie ośmieliła się używać słowa wina. I on nie dotyczy, że ktoś jest czemuś winny. Ofiarą hejtu może być tak naprawdę każdy. No ja sobie dzisiaj sobie dzisiaj oglądałam jakieś nagranie w internecie, że jak się nazywa ten nasz czołowy polski piłkarz? Lewandowski. O, Lewandowski tam zatańczył z żoną i na TikToku. I natychmiast pojawiły się też hejterskie komentarze, że nie mają nic innego do roboty, więc hejt nie jest często racjonalny, natomiast hejt, zwłaszcza hejt zorganizowany, jest okrutny. Jest okrutny, jest niszczący, jest krzywdzący i absolutnie to, co czytam, czasami zniechęca w ogóle do tego, żeby czytać jakiekolwiek komentarze. Mam takie wrażenie, że też niektórzy użytkownicy sieci uczynili sobie z hejtu swoistego rodzaju spędzenie wolnego czasu. Cokolwiek się nie pojawi, to można napisać obraźliwy komentarz. Natomiast ja sobie tylko mogę wyobrazić, jakiej wolty intelektualnej w głowie musi dokonać ktoś, żeby usprawiedliwić swoje zachowanie, w którym słowa, mowa nienawiści dotyczą konkretnej osoby. My nie znamy sytuacji, a bardzo często mamy taką skłonność do niesłychanie prostych ocen. I teraz
proszę popatrzeć, nie nauczyło nas to, co się stało z panem profesorem, z lekarzem, o którym było głośno tydzień temu, o tym, co się wydarzyło. Też mi wiadomo, czy na pewno potwierdzonych informacjach, że hejt, który spłynął na pana profesora, dotyczących jego rzekomego łamania kwarantanny, doprowadził do kroku ostatecznego. I tak jakby czytałam też słowa pełne przejęcia, ludzie opamiętajcie się, ludzie nie oceniajcie. I wydaje się, że to nas niczego nie nauczyło, to znaczy nas, to też jest takie uogólnienie, że pewnych osób niczego to nie nauczyło. Dodatkowo myślę, taką racjonalną ocenę sytuacji zakłócają nam bardzo tak zwane fake newsy, prawda? Czyli pojawiła się informacja o pani doktor, a ile? 3 kwadranse potem już były informacje, że mąż pani doktor nie żyje, że ona sama już jest na zakaźnym, ciężkim stanie i to dodatkowo strasznie podkręca atmosferę. Ale to jest hejt. Natomiast pretensja, znaczy ja rozumiem pretensje do kogoś, kto łamie kwarantannę. Chyba ją jestem w stanie zrozumieć ze strony osób, które naprawdę siedzą w domu. Natomiast myślę sobie, że nawet pretensja do kogoś może być wyrażana w bardzo różnej formie. Mam też takie wrażenie, że dla niektórych hejt to stał się takim wentylem własnego lęku i takim też trochę zdeprecjonowaniem zachowania drugiej osoby i jednocześnie podniesienia swojej własnej oceny, że ja bym się tak nie zachował. I ja powiem tak, ja chodzę do poradni codziennie, akurat pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej, mamy mniej badań, natomiast pracujemy. I teraz przecież ja nie wiem, czy osoba, która przychodzi do mnie na badanie z dzieckiem, która chociażby przychodzi odebrać dokumenty, była ostatnio na wyjeździe zagranicznym, miała z kimś kontakt, kto być może jest nosicielem. Wielu z nas tego nie wie, może my jesteśmy nosicielami, prawda? Przychodzimy bezobjawowo, za wyjątkiem jednego przypadku, o którym czytałam i który wydaje się być potwierdzony, osoby z Japonii, która już zresztą nie żyje, która zapowiedziała, że celowo idzie zarażać innych osób. Nie wyobrażam sobie, żeby u kogokolwiek z nas powstała taka myśl, że o, teraz świadomie kogoś zarażę. Natomiast myślę też, że będą się niestety takie hejterskie, pełne nienawiści, pełne nieracjonalnej oceny, pełne krzywdy dla drugiego człowieka, komentarze niestety pojawiały. Bo póki co, pomimo wielu akcji, wielu apeli, nie udało się tego zjawiska ukrócić w internecie i on tam jest. Nie zapominajmy, że nawet jeśli siedzimy w domu, nawet jeśli nie wychodzimy, to my mamy akurat w Bielsku fantastycznie działający POIK. POIK ma infolinię, która działa 24 godziny na dobę. Poradnia, zespół poradni działa, wydaje orzeczenia, odbywają się zespoły orzekające. Są pomocne osoby, działają rady osiedli. Myślę, że przy wielu parafiach też są grupy pomocowe. Tak jakby nie czujmy się bezradni w tym wszystkim. Planujmy sobie to, co chcemy zrobić. Ja tak humorystycznie powiem, że dzisiaj przeczytałam przeurocze życzenia pana profesora psychologii z Krakowa, który mówił, że on życzy nam tego wszystkiego, czego sobie, czyli 6000 książek do przeczytania i około 20 filmów do obejrzenia. I ja chyba też tego państwu życzę, że tak jakby nie dajmy się też wpędzić w taką bierność, tylko pomyślmy o tym, co możemy zrobić. I też pamiętajmy, pomagając innym, naprawdę pomagamy sobie. Powiedziała Katarzyna Patykiewicz, psycholog. Dobra wróżka w dzisiejszym dniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.